przejęci zapowiedzią dużych oszczędności, radni z zapałem sypali dzisiaj pomysłami, co wyłączyć, co zakręcić i z czego zrezygnować, by jak najbardziej ochronić miasto przed skutkami kryzysu energetycznego, który zagląda w oczy wszystkim polskim samorządom. Radny Marek Zborowski-Wejchman wyliczał podświetlanie drzewek na bulwarach, iluminację elewacji SOK i Starej Łaźni. Radny Jacek Niedźwiecki obliczył, ile suwalska kasa miejska straciła na zmianach wynikających z nowych przepisów podatkowych i Polskiego Ładu. Inni wspominali o konieczności zaciągnięcia inwestycyjnego hamulca. Radny Adam Ołowniuk skupił się na trosce o los pływalni przy ulicy Wojska Polskiego. Zaapelował do prezydenta o udostępnienie obiektu mieszkańcom, bo jego zdaniem czynny akwapark nie mieści wszystkich chętnych do korzystania z pływalni. Jednocześnie skierował do prezydenta zapytanie, czy prawdą jest, że opłaty za korzystanie z akwaparku wzrosną aż o 500%, bo taka informacja trafiła do jego uszu. Źródła jednak nie wskazał. Pojawiły się również pomysły, by ograniczyć szczodrość miejskich instytucji w udzielaniu ulg i rabatów dla mieszkańców. O tym, że podwyżki dotykają również domowe budżety Suwałczan, przypomniał dopiero Wojciech Pająk. Szerzej o problemach zgłaszanych przez rajców powiemy w piątek, bowiem w chwili zamykania wydania do końca sesji i do prezydenckich odpowiedzi było jeszcze bardzo daleko.